Bez jaj. Tam, gdzie kurza jest stolica, w miejscowości jajkowica, kury, czyli pewne nioski, będąc pełne kurzej troski, do przedszkola wysyłały swych potomków bardzo małych. I w ten sposób ich pisklaki, te berbecie przedszkolaki, tam spędzały dzionek cały, wciąż brykały i brykały. Miały one zwyczaj zły, nie lubiły chyba drzwi, bo tak mówiąc, między nami wciąż trzaskały one drzwiami. Nadszedł kiedyś dzionek taki, że najmniejsze dwa kurczaki, Drzwiami, chyba w toalecie, tak trzasnęły te berbecie, że wyleciał komplet klamek i wygięło całkiem zamek. Był też efekt numer 3: zatrzasnęły się im drzwi. Rzekł tak pisklak do pisklaka. Wies, kolego, będzie dla ka, tamten dodał No i lanie ale nam zakowanie, już pseminie i to całe. Wtedy to łobuzy małe uśmiechnęły się szeroko, mówiąc sobie luzik spoko. Wnet zaczęły te berbecie gadać sobie w toalecie. Omawiając podczas gadki, jakie dręczą je zagadki. Rzekł więc kurczak do kurczaka. Męcy stlasnie mnie taka: Kiedy dzionek światem ządzi, To gdzie nocka wtedy błądzi? Drugi pisklak myślał krztynę, Potem zrobił mądrą minę i powiedział: Zdradzę ci, pani nocka we dnie śpi. Ale gdzie śpi i gdzie mieska? Dopytywał się koleżka. Powiedz mi, bo nie wiem wcale. Tamten też nie wiedział, ale obaj rządni byli wiedzy, Jeli myśleć więc koledzy, kombinując przy tym moc, gdzie sypialnię ma ta noc. Każdy z nich się tak wysilił, że to samo już po chwili powiedziały dwa kurczaki. Tekst był zaś mniej więcej taki. Jeśli... Kuli śpią w kulniku, no to nocka śpi w nocniku? To dopiero jest odkrycie. Tak pomyślał każdy skrycie, lecz nie dane było im cieszyć się odkryciem swym, no bo. Ktoś zapukał w drzwi, wrzeszcząc tak: otwierać mi! Jak się bowiem okazało, mnóstwo kurcząt się zebrało, Rzec by można masa wielka, by skorzystać wnet z kibelka. Niecierpliwych piskląt tłum walił w drzwi: bum, 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 bum. Krzyczał także: dyrektorze, niech nam pan szybko pomoże! Delegacja piskląt spora obudziła dyrektora, czyli kogucisko stare. Połknął on tabletek parę i poczłapał szef przedszkola, a na miejscu zapiał hola, cisza, spokój me pisklaki. Puknął w drzwi i rzekł, kto taki siedzi tutaj tak uparcie? Czy przyczyną jest zaparcie? A że słuch miał całkiem zły, przytknął ucho tuż do drzwi i usłyszał z drugiej strony duet bardzo przestraszony. To my, plosedy lektola! A on na to. Przyszła pora, by już wyjść z tego kibelka, bo tu jest kolejka wielka. Lecz usłyszał, cóż, niestety, nie wyjdziemy z toalety. Plosę nie być bardzo zły, zacasnęły nam się drzwi. Wtedy kogut, szef przedszkola, po ślusarza wnet zawołał, a pisklakom dla otuchy, rzekł tak. Wiecie co, maluchy, zanim uwolnimy was, minie pewnie jakiś czas, więc powiedzcie mi, berbecie, co tam słychać w toalecie? Rzekły na to mu kurczaki, tekścik właśnie oto taki. Odkliliśmy plosę pana, zejus długo, bo odlana mimo wszystkich wasych ksyków, pani Nocka śpi w nocniku. Czkawki dostał kogucisko i zawału był już blisko, bo zrozumiał pośród krzyków, że to Nioska śpi w nocniku i pomyślał dość nerwowo – Trzeba ją zbudzić, daje słowo. Ryknął przez drzwi całkiem zdrowo: Czy obudzić ją się da? Pewnie tak, lec będzie zła. Rzekły na to dwa pisklaki, przeszczęśliwy każdy taki, że dzisiejsze ich odkrycie ważne jest niesamowicie i sensacja to jest spora. Bo ciekawi dyrektora. Zachęcone więc kurczaki, wnet podjęły wątek taki: Uważamy plose pana, że ta pani śpi od lana i tak będzie do wiecola, to pobudki będzie pola. Jęknął kogut pośród krzyków, Jakaś kura śpi w nocniku, i do tego chyba chora, bo ma spać tak do wieczora. Słowa te spod toalety słyszał cały tłum, niestety, i powtarzał piskląd chór. Wnet dotarły wprost do kur, te wrzasnęły tak w kurniku. Jedna z naszych śpi w nocniku. Ta bidula, właśnie ona, Musi strasznie być zmęczona, A do tego ciężko chora, Bo ma spać aż do wieczora. I dodały groźnie kury. Jaj znoszenie to tortury. Gdy się znosi ich bez liku, To się kończy snem w nocniku. Dosyć już znoszenia jaj. Ogłaszamy zatem strajk. News. O strajku w Jajkowicy, wkrótce lotem błyskawicy Dotarł do kurników w kraju. Wtedy to do strajku raju Dołączyła się kur z zgraja. Ale jaja, ale jaja, co to było? Aj, jaj, jaj. Wnet ucierpiał cały kraj, Bo zabrakło w kraju jaj. I tak przez strajk w jajkowicy już nie było jajecznicy kogla mogla, ani ciast. Więc mieszkańcy wsi i miast wpadli wnet w nastroje złe. Ceny akcji spadły też, mówiąc to innymi słowy, wybuch kryzys finansowy. Na poważnie i bez jaj. Pomyślałem, biedny kraj, a tak mówiąc, między nami lepiej jest nie trzaskać drzwiami.